Cześć, z tej strony adept. Dzisiaj bitwa na vc 4502B. Kiedyś moja ulubiona zabawka. Mm, tak, to były czasy. <grystanie> Za sterami tej zacnej, kiedyś maszyny Darsiel. A ta maszyna teraz jest po prostu. Chyba, że ją teraz poprawili w ostatnich miesiącach. Nie wiem. Może się coś zmieniło. W każdym razie. No, nie, wą nie wątpi wątpię w to właśnie. Nie sądzę, żeby się coś zmieniło, ale nasz Bohater gra właśnie tym pojazdem. Berlin, bitwa standardowa losowanie na Topce. I oczywiście na Topce ta maszyna jak najbardziej może się sprawdzić, tym bardziej, że jest to mapa miejska wymagająca. Um, raczej brutalnej siły i pancerza tego oczywiście trochę brakuje, ale też yy, oferująca troszeczkę miejscówek, w których można się ukryć, czy to przed artylerią, czy przed tdk więc można wybrać sobie miejsce do walki i tam po prostu spłonąć, zostać zniszczonym. Także można wybrać sobie miejsce śmierci. Pa Progetto, myślałem, że to Pantera, ale nie, to Progetto wybrało właśnie swój los. A nasz bohater tutaj dość agresywnie pragnie podzielić losy tego projektu. Ładny strzał w kubkę gruzu. Ok. Trzeba uważać tylko na tego standarda, który zajął dość ciekawą pozycję i może bić od boku naszego bohatera. Jest tutaj również T-28 prototyp. No i dziwne, że ten standard jeszcze nie strzela. Miał okazję, żeby. To zrobić, bo wie, że był widoczny w zupełności. No, tak trochę ciężko, no to wygląda. Trzeba albo standard stamtąd wyjąć, ale on nie ma, jakby, nie ma zainteresowania walką z jego strony. Nie chce się pojawić w oknie. To nie jest, to jest dla niego okno życia, albo raczej okno śmierci, więc nie chce się w nim pojawiać. Więc trzeba ruszyć do przodu. Oczywiście, jeżeli przeciwnik tutaj wyjedzie na naszego bohatera, może być bardzo ciężko. Teraz próba no, tak z trochę schowania dolnej płyty, prawdę mówiąc, chyba te tańce. Ja kochałem te tańce. No tak, tak, tak. Podnoszenie. Zobaczcie, jak sprytnie Darcyl próbuje to zrobić. Nie wiem czy świadomie, czy nie. Ale podnosi. Kontuje przednią. Płytę, dolną płytę też, cofając się, najeżdżając na, na ścianę. I dzięki temu przeciwnik ma trudniejsze zadanie. No, Chrysler strzelający z pepanców, on ma słabą penetrację, no to raczej takiego dużego wyzwania nie stanowi, ale te dziesiątka jak najbardziej może, może robić problemy. Chrysler no, źle się kontuje, źle ustawia i to już jest jego problem. Ta kubka grozu tutaj z tyłu, ta ściana jak najbardziej naszemu bohaterowi pomaga. To jest naprawdę rozsądne w wykonaniu naszego bohatera i w tej konfiguracji ten pojazd się jeszcze sprawdza, jeżeli przeciwnicy nie ogarniają. Kiedyś ta dolna płyta była mocniejsza, trollowała całkowicie. Całe szeregi przeciwników, które są przyzwyczajone do tego, że dolna płyta jest Wixpotem, a ta dolna płyta nie była żadnym Wixpotem. Znerfili ponownie ten pojazd, no i cóż, i teraz ST strzelający z obeków, może jedyny. Przecież ty mogłeś zabić już tego Darciela, tym ST, mogłeś krzywdę zrobić ogromną, no przeciwnik nie ogarnia, wreszcie załadował. Yy, załadował coś więcej niż Obeki, yy, w przeciwieństwie do Chrysler'a. no ale trzeba jeszcze trafiać naszego bohatera. Także tutaj dość ciekawa sytuacja, jak za, do, za dawnych, starych, dobrych za dawnych, starych, dobrych czasów, no to, to wiadomo, dawne to stare raczej czasy, A czy dobre, no dobre dla tego pojazdu, dla przeciwników niekoniecznie. Kiedyś po prostu trzeba było bić fałkę tylko i wyłącznie, praktycznie w boki wieży, gdzieś tam po wieży, po włazach, ta wieża stanowiła duży weak spot. No i manewrowość tego pojazdu też zawsze pozostawiała wiele do życzenia, łatwo było go objechać. Teraz dość agresywnie nasz bohater ST jest na wykończeniu i nie ogarnia, więc pozwolił sobie. Na taki, a nie inny wyjazd. Gdyby to był silniejszy przeciwnik, na pewno by się na to nie zdecydował. Znaczy ST jest bardzo silnym pojazdem. Ale ten gracz już niekoniecznie. Tym bardziej, że ta dziesiątka tutaj nie podjęła rękawicy, nie podjęła współdziałania ze swoimi sojusznikami i też nie ogarnia, więc tym bardziej nasz bohater zdecydował się mocniej przeatakować. No i czas. Przeciwnika wykończyć, ale to, 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 to było słabe. Po prostu słabe. Dobrze, że jest pomoc od sojuszników. Dzięki temu nasz bohater nie stracił kolejnego HP. Jest RHM na małym czy na dużym dziale? Oto pytanie. Chociaż nasz bohater się nie zastanawia, tylko po prostu po tego RHM-a jedzie. Że trochę jest żenia, jest trochę walki, trochę. Trochę wszystkiego, prawie że jeszcze przydałoby się strzał od artylerii, ale nie ma artylerii. Jest przymierzenie do WZ. -y. Bardzo ładnie, tym bardziej że RHM tutaj jednak tańczący wokół tańczy dla nas. No i jeszcze oberwał po naszym spocie. A tam z przodu strzelający do naszego bohatera EBR. Strzał na ślepo. Pewnie nic z tego. Jeszcze trzy pojazdy przeciwnika zostały, trzeba szarżować, ponieważ, no, ponieważ bitwa powoli zmierza do końca. Ładny strzał. T54 lightweight zdjęty, a ten EBR naprawdę z tych hitów dziurawi pancerz fałki. Jak widzicie, fałka nie jest odporna. Nie jest odporna skoro, skoro taki EBR z taką łatwością od frontu fałkę przebija. I o tym właśnie mówiłem, tam przeciwnicy nie byli ogarnięci, ta fałka nie jest zbyt mocna. Nie wiem, w które miejsce naszego bohatera ten EBR bił. Dolną płytę? Czy powierzy? O, teraz już nie widzę właśnie, wszystko poznikało. Po włazie cały czas. Jak trafiał? Może i tak, i tu jeszcze KM był z potem tutaj, tak, tak, tak. Troszeczkę... No, ale w każdym razie bitwa już się skończyła. Przejdźmy do wyników końcowych. I mamy masterkę, stalową ścianę, jak za dawnych, starych, dobrych czasów. No wiadomo, dawne, stare czasy. Okej. Okay. Wtaszam się. Duży kaliber. 6500 obrażeń, może nie jest to zbyt dużo. 4 fragi, 1486 EXPA. Też może nie jest zbyt dużo, to wszystko, ale Berlin jest stosunkowo nową mapą i dobrych wyników tutaj na no Botrypiec brakuje, jeżeli chodzi o Berlin. Przynajmniej w każdym razie na no Na fałce to tak ciężko z tym Berlinem. Jeszcze nikt tak za bardzo nie nastawiał tego wszystkiego. Ale przede wszystkim bitwa była dość ciekawa w rozegraniu. Ciekawa również ze strony przeciwników, którzy totalnie nie ogarniali. No i 5500 pięć zablokowanego przez pancerz to też jest na pewno na plus 1960 asysty. Jeden wyspotowany, no, kilometrów za dużo nasz bohater nie zrobił, ale pojazd dość słaby jak na dzisiejsze czasy już teraz bardzo 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 przeciętny poniżej przeciętnej nawet na tle tego co kiedyś prezentował to prezentuje się teraz słabo i ten wynik jest takim jakby przypomnieniem, że kiedyś przez jakiś czas ten pojazd był naprawdę świetny świetne. To jest cień dawnego pojazdu, ale odblask tej chwały dawnej, tej bitwie widzieliśmy. Naprawdę, naprawdę solidna bitwa w wykonaniu Darsiela i myślę, że nie było się czego wstydzić. <laughs> Okej. Okay. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.